Jak wiadomo, ciecze charakteryzują się stałą objętością. Czasami mówi się, że są nieściśliwe. Można łatwo sprężyć gaz, zmniejszyć jego objętość, ale na przykład wodę oraz inne ciecze nie da się tak łatwo skompresować. One praktycznie nie zmieniają swojej objętości podczas kompresji. Dzięki tej właściwości cieczy możliwe jest stworzenie urządzeń umożliwiających podniesienie dużego ciężaru przy niewielkim wysiłku lub wywarcie ciśnienia jak na dnie oceanów. Oprócz korzyści ta cecha może przynosić również problemy. Jeśli nagle zatrzymać przepływ wody w rurach, spowoduje to też nagły wzrost ciśnienia. A ponieważ woda jest nieściśliwa, to po prostu rozerwie rury, nawet stalowe, przy wystarczającym ciśnieniu. To zjawisko jest znane jako uderzenie hydrauliczne. Dlatego często stosuje się specjalne zawory i materiały, które zapobiegają uderzeniu hydraulicznemu. Między innymi dzięki nieściśliwości możliwe są rzeczy zupełnie nieoczywiste. Jak na przykład ten fakt, że ciśnienie na dnie naczynia nie zależy bezpośrednio od ciężaru cieczy znajdującej się w nim, lecz od wysokości jego napełnienia. Jeśli weźmiemy, na przykład beczkę wypełnioną wodą i wsadzimy do niej cienką rurkę, a następnie napełnimy rurkę wodą na wystarczająco wysokim poziomie, to mocowanie beczki po prostu nie wytrzymają ciśnienia i ona pęknie. Oto demonstracja tego efektu. Do cienkiego węża, przymocowanego do szklanego naczynia, na dużej wysokości wlewana jest woda. Gdy poziom wody w wężu staje się wystarczająco wysoki, naczynie pęka. Tak można osiągnąć w zasadzie dowolne ciśnienie. Jeśli poziom słupa cieczy nad dnem będzie wystarczająco wysoki, można rozerwać nawet stalowy zbiornik. Najbardziej nieoczywiste jest to, że to nie zależy od średnicy słupa, tylko od wysokości. Można wziąć bardzo cienką rurkę. Efekt będzie taki sam jak od szerokiej. Z tego samego powodu w naczyniach pokazanych na rysunku ciśnienie na dnie jest takie samo, pomimo różnych objętości. Nazywa się to paradoksem hydrostatycznym lub paradoksem Pascala. Uważa się, że Blaise Pascal zademonstrował ten eksperyment z beczką gdzieś tam w XVII wieku. Później angielski matematyk William Henry Besant opisywał te dość zabawne właściwości w następujący sposób. Dowolna ilość płynu, jak mała by nie była, może wytrzymać dowolny ciężar, jak duży by nie był. Właśnie w tym filmie można powiedzieć, że sprawdzimy to stwierdzenie. Spróbujemy skompresować lub nawet zmiażdżyć wodę. Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście nazwa tego filmu sugeruje, co się stanie, ale jestem pewien, że nawet najśmielsze przypuszczenia nie będą zbliżone do tego, na czym kończy się ten materiał. Ale o wszystkim po kolei. Postarałem się zrobić cały film ciekawym. Nie tylko końcówka. Nieściśliwość cieczy i ogólnie nie gazów to tylko taki opis w cudzysłowie. W rzeczywistości można je ścisnąć, ale w takich warunkach, że w normalnych warunkach można je naprawdę uznać za nieściśliwe. Ściśliwość, czyli zdolność do zmiany swojej objętości pod wpływem równomiernego zewnętrznego ciśnienia, można scharakteryzować za pomocą współczynnika sprężystości objętościowej, który pokazuje zdolność materiału do oporu przeciwko ściskaniu. Dla wody współczynnik sprężystości objętościowej wynosi około 2,2 gigapaskali, czyli prawie 22 tysiące atmosfer. W praktyce oznacza to, że aby skompresować wodę o 1%, należy na nią wywrzeć ciśnienie wynoszące 22 megapaskali lub prawie 220 atmosfer. To nie tak wiele. To ciśnienie jest nieco ponad dwukrotnie większe niż na powierzchni Wenus. Na Ziemi takie ciśnienie są łatwo osiągalne za pomocą prac hydraulicznych lub na głębokości 2 km i 200 metrów.
Tak, woda na tej głębokości jest skompresowana o 1%. Jak bardzo jest ona skompresowana w rowie mariańskim na głębokości około 11 km i pod ciśnieniem odpowiednio 110 MPa? Około 5%. Zwiększając ciśnienie dalej, można jeszcze bardziej skompresować wodę. Jeśli dojdziemy do 2,2 GPa, to w rzeczywistości nie skompresujemy wodę prawie o 100% od pierwotnej objętości, ponieważ współczynnik sprężystości objętościowej rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia. Jest to wielkość dynamiczna. Ale nie martwcie się, znajdziemy sposób na zmiażdżenie wody. Będzie to trudne, ale dynamiczny współczynnik sprężystości jej nie pomoże. Nawiasem mówiąc, woda oraz inne ciecze wcale nie są najbardziej nieściśliwymi substancjami. Oto zrobiłem taką tablicę znanych materiałów do porównania. Dla przykładu, stal jest 73 razy bardziej nieściśliwa niż woda, a diament 200 razy bardziej. Jeśli wrzucić stalową kulę na dno rowu mariańskiego, jej objętość zmniejszy się tylko o 0,06%. O 1% zmniejszy się na głębokości około 50 km pod ziemią. Natomiast diament o 1% skompresuje się tylko na głębokości większej niż 100 km. Nawiasem mówiąc, uważa się, że diamenty formują się jeszcze głębiej. 200 km i więcej pod ziemią. Nie będziemy się bawić. Od razu spróbujmy skompresować wodę o temperaturze pokojowej ciśnieniem wynoszącym 1 GPa, prawie 10 tysięcy atmosfer. Przy takim ciśnieniu woda skurczy się o około 40% i zamieni się w lód. Ale nie zwykły lód, a lód 6. Posiada on tetragonalny układ krystalograficzny, w przeciwieństwie do heksagonalnego, u lodu zwykłego. Ten lód 6 tonie w wodzie, ponieważ ma większą gęstość od wody, podczas gdy zwykły lód unosi się na wodzie. Gdyby ocean na Ziemi miał głębokość 110 km, gdzie mogłyby występować ciśnienia większe niż gigapaskal, to woda na jego dnie przekształciłaby się w lód 6. W Układzie Słonecznym istnieją oceany jeszcze głębsze. Na największym księżycu, Ganymedzie, głębokość podlodowego oceanu może wynosić nawet 800 km. Jednakże tam grawitacja jest mniejsza, dlatego ciśnienie wody różni się. A co za tym idzie, lód 6 tworzy się na większej głębokości niż mogłoby to nastąpić na Ziemi. Tutaj na głębokości od 400 km. Jeśli wierzyć tej pracy, która zakłada model słonego oceanu. W oceanie na Ganymedzie mogą występować inne rodzaje lodu, które tworzą się przy mniejszym ciśnieniu, ale też przy niższej temperaturze. Między warstwami tych lodów uwięziona jest woda w normalnym stanie ciekłym. Ponadto ten lód 6 może występować na księżycu Saturna Tytanie, drugim co do wielkości księżycu w Układzie Słonecznym, gdzie również podlodowy ocean musi być wystarczająco do tego głęboki. Kontynuujemy kompresję wody i na tym wykresie fazowym możecie sami zobaczyć, co się stanie. Przy ciśnieniu od 2 do 60 GPa nasz lód 6 zamieni się w lód 7. Co ciekawe, ten lód został znaleziony wewnątrz diamentów. Te diamenty formowały się na takiej głębokości pod ziemią, gdzie woda znajdowała się pod ciśnieniem rzędu dziesiątek gigapaskali, gdzieś między 400 a 700 km. Nawiasem mówiąc, diamenty sztuczne są wytwarzane przez wywarcie na grafit ciśnienie około 10 gigapaskali w temperaturze 1500 stopni Celsjusza. Ale idziemy dalej i zwiększamy ciśnienie do ponad 60 GPa. Otrzymujemy lód 10. Tutaj nic szczególnego. No i wreszcie, osiągając potężne 360 GPa, otrzymujemy lód 11.
Ale istnieje jeszcze jeden lud 11. Tutaj mamy inny lud 11, PBCM, który ma inną strukturę krystaliczną. Ten lód jest przynajmniej częściowo zjonizowany i inaczej odbije światło. Nie jest nieprzejrzysty, a raczej czarny. Nawiasem mówiąc, ciśnienie 360 gigapaskali to akurat takie ciśnienie jak w centrum Ziemi. Teraz wiecie, że nawet tam woda, powiedzmy, nie zostaje zmiażdżona i zamienia się w lód 11 o gęstości porównywalnej z kamieniami, na przykład bazaltem lub granitem. Tutaj pewnie warto wspomnieć, że znanych jest 19 rodzajów faz lodu wodnego, ale może być ich jeszcze więcej. Jak widać na tym wykresie fazowym, niektóre powstają przy bardzo niskich temperaturach, a my postanowiliśmy skompresować wodę w normalnej, pokojowej temperaturze. Dlatego poruszamy się tylko wzdłuż osi Y, co odpowiada jedynie zwiększaniu ciśnienia. Wielu zaznajomionych z termodynamiką powie, że jeśli zwiększamy ciśnienie, zmniejszając objętość wody, to w zasadzie wykonujemy przemianę adiabatyczną. To oznacza, że w praktyce nie da się tak po prostu poruszać się w górę wzdłuż osi Y, ponieważ wraz ze wzrostem ciśnienia będzie rosła również temperatura. Oto naoczny przykład, ale z gazem, zwykłym powietrzem. Gwałtowne sprężenie powietrza powoduje tak duży wzrost temperatury, że zapala się kawałek waty w tłoku, a to gdzieś około 400 stopni Celsjusza. To samo będzie miało miejsce, jeśli sprężymy wodę. To odpowiednio podniesie jej temperaturę. A na wykresie będzie to wyglądać jak przesunięcie w prawo, wzdłuż osi X. I jak widać, nie zawsze będziemy uzyskiwać lód. Jednak z drugiej strony nie istnieją idealnie adiabatyczne procesy. Podgrzana poprzez sprężanie woda będzie traciła ciepło i ostygnie do temperatury otoczenia. Na przykład, jeśli gwałtownie wywrzemy na wodę ciśnienie wynoszące kilka gigapaskali, gwałtownie podniesie się temperatura i woda pozostanie w fazie ciekłej, ale będzie szybko traciła ciepło i mimo wszystko zamieni się w lód. Zgodnie z moimi uproszczonymi obliczeniami, jeśli gwałtownie wywrzemy ciśnienie 360 gigapaskali, na przykład umieszczając wodę w centrum Ziemi, to skurczy się ona do około 1 trzeciej pierwotnej objętości i nagrzeje się aż do kilku tysięcy stopni Celsjusza. Ten wykres nie obejmuje takie temperatury, ale nawet przy tysiącach stopni Celsjusza, przy takim ciśnieniu, woda i tak będzie w stanie lodu. Tak. Będzie to bardzo gorący, ale wciąż lód wodny. Myślę, że to wystarczająco nieoczywiste. Ale jeszcze bardziej nieoczywiste jest to, że ten lód można traktować jak ciało doskonale czarne. Ze względu na wysoką temperaturę będzie promieniować w zakresie widzialnym. A po ludzku będzie świecić w zależności od temperatury. Najpierw nasz lód będzie świecić jasnym białym światłem, stopniowo obniżając temperaturę i świecąc coraz bardziej czerwonym światłem, tak jak rozgrzane metale. Ale przypominam, że nadal to jest lód. Warto zapamiętać, że w praktyce podnosząc ciśnienie i sprężając jakąś substancję, temperatura będzie również wzrastać, po czym spadać do temperatury otoczenia. Teraz możemy rozpocząć naszą zabawę. 360 gigapaskali było tylko rozgrzewką. Oto najbardziej rozbudowany wykres fazowy wody, jaki udało się znaleźć. Natychmiast zwiększamy ciśnienie do około 5000 gigapaskali, czyli 5 terapaskali. Woda przekształca się w metal. Staje się substancją wykazującą właściwości metali, wysoką przewodność cieplną i elektryczną, połysk i tak dalej. Woda tak ogólnie nie przewodzi prądu. Jest prawie idealnym izolatorem, ale tylko czysta, destylowana woda. W życiu codziennym prawie zawsze mamy do czynienia z wodą niedestylowaną, a zawierającą różne zanieczyszczenia, sole mineralne i tak dalej.
Do tego woda z butelki, kranu lub morza jednak przewodzi prąd dzięki tym solom i zanieczyszczeniom, a dokładniej to dzięki jonom. Ale jeśli bardzo ją sprężyć, to niektóre odmiany lodu powstałe pod wysokim ciśnieniem zaczynają przewodzić prąd. Woda w postaci metalicznej robi to jeszcze wyraźniej. W uproszczeniu dzieje się to z powodu silnego zbliżenia atomów. Orbity elektronów nakładają się na tyle, że siła wiązania elektronu z jądrem atomowym staje się nielokalizowana i pojawiają się swobodne elektrony, niezwiązane z konkretnym atomem, jak w metalach. To one odpowiadają za przewodnictwo. Można to sobie wyobrazić jako gaz elektronów w sieci krystalicznej. Trudno to już nazwać wodą, ponieważ atomy wodoru i tlenu nie są już związane wiązaniem i można powiedzieć, że na tym etapie przy ciśnieniu 5 terapaskali zmiażdżyliśmy wodę. Ale dajmy jej jeszcze szansę. Niech to będzie wciąż woda. Zobaczymy co dalej. Nawiasem mówiąc, możecie zobaczyć metaliczną wodę własnymi oczami. Jak widać, naprawdę przypomina metal ze złotym połyskiem. Ta metaliczna woda została stworzona nie pod ciśnieniem 5 terapaskali, ale bardziej sprytną metodą chemiczną i do tego w próżni, gdzie ciśnienie jest prawie zerowe. Ale w zasadzie tutaj woda otrzymuje niektóre cechy wody metalicznej, co pod ciśnieniem 5 terapaskali, więc uznajmy to za dobrą wizualizację. Szczegóły tego, jak to zostało zrobione, zostawię w źródłach w opisie, możecie poczytać, a ja będę kontynuować. Nawet w centrum Ziemi ciśnienie jest 14 razy niższe niż potrzebne do uzyskania metalicznej wody. Gdzie więc można uzyskać takie ciśnienie? W laboratoriach lub na innych ciałach niebieskich. Ludzie nauczyli się wytwarzać ciśnienie znacznie większe niż w centrum Ziemi, a na gazowych gigantach ciśnienie terapaskalowe bliżej centrum to jest norma. Zakłada się, że Jowisz i Saturn zawierają ogromne ilości metalicznego wodoru. Ale już Neptunowi i Uranowi brakuje ciśnienia do tego, choć na pewno zawierają wiele rodzajów różnych lodów wodnych, takich jak 10, 11 i nawet 17. W związku z tym astrofizycy przypuszczają zupełnie nieoczywistą rzecz, że to właśnie w takiej postaci, w stanie wszelkiego rodzaju egzotycznych dla Ziemi lodów i w stanie metalu, to najbardziej powszechne stany skupienia wody we wszechświecie, a nie w postaci cieczy i w heksagonalnym lodzie 1, jak na Ziemi. Takie oto sprawy. Zwiększamy ciśnienie jeszcze bardziej. Tym razem naprawdę rozpędzimy się i z 5 terapaskali podniesiemy od razu do 25 tysięcy terapaskali. 25 petapaskal. Czujecie tę potęgę, prawda? Co się stanie z wodą pod takim ciśnieniem? Podpowiem, że ludzkość nie osiągała takich ciśnień. Nawet wybuchy najpotężniejszych bomb wodorowych tworzyły w centrum wybuchu ciśnienie o rząd wielkości mniejsze. 25 petapaskal to ciśnienie w centrum naszego Słońca. Już rozumiecie, co się stanie, prawda? W wodzie jest wodór i wywierając na niego takie ciśnienie, jego gęstość i temperatura wzrosną na tyle, że jądra wodoru zaczną łączyć się, tworząc deuter i hel 4 w cyklu proton-protonowym, jak na Słońcu. Ale tutaj znowu wszystko nie jest takie oczywiste. Fizyka znowu gwałci logikę. Reakcje syntezy będą bardzo rzadkie i tylko tuż po kompresji, gdy temperatura skompresowanej wody adiabatycznie wzrośnie do milionów stopni Celsjusza. W sumie zdąży zsyntezować się chyba tylko deuter, a nie hel 4. Potem ta substancja szybko ochłodzi się i prawdopodobnie w niej nie będą mogły zachodzić reakcje termojądrowe. Przynajmniej one będą bardzo rzadkie.
nie będą w stanie jakoś zauważalnie podgrzać skompresowanej wody i jej temperatura szybko spadnie do temperatury otoczenia. Jeśli wyobrazić sobie, że prasa, którą kompresujemy wodę, jest niezniszczalna. Na Słońcu jest podobnie. Tam reakcje syntezy są bardzo rzadkie w przeliczeniu na liczbę atomów. Jeśli weźmiemy metr sześcienny rdzenia Słońca, wyjściowa moc z reakcji syntezy wyniesie jedynie 270 watów. Ciepła, co jest bardziej naoczne. To jest mniej więcej tyle samo ciepła, ile wydziela metr sześcienny kompostu. I mniej niż metr sześcienny człowieka, powiedzmy tak. Bardziej szczegółowo opowiadałem o tym w filmie o syntezie termojądrowej. Niemniej jednak jądro Słońca jest rozgrzane do 15 milionów stopni Celsjusza. Nie tylko ze względu na reakcje termojądrowe, ale także ze względu na ogromne ciśnienie, promieniowanie, tarcie, co tam tylko go nie rozgrzewa. Ale nasza skompresowana woda szybko ostygnie i pomimo ogromnego ciśnienia w niej prawie nie będą zachodzić reakcje syntezy. Będzie to coś w rodzaju substancji przypominającej metal, ale bardzo gęstej. Około 10 razy gęstszej niż ołów. Sześcienny centymetr tak skompresowanej wody będzie ważyć ponad 100 gramów. A może ktoś zapyta, a co ja mam do tej wody? Co z innymi substancjami i pierwiastkami przy takim ciśnieniu? Otóż w istocie to samo. W fizyce istnieje pojęcie ciśnienie metalizacji. To ciśnienie, które jest potrzebne do przekształcenia niemetalicznego pierwiastka chemicznego w metal. Najwyższe ciśnienie metalizacji ma neon, gdzieś w okolicach 200 terapaskali. A my tu mówimy o ciśnieniach ponad 100 razy większych, 25 petapaskal. Wszystko po prostu zamieni się w metal przy takich ciśnieniach i temperaturze pokojowej. Dlatego wybrałem właśnie wodę. Ponieważ o wodzie z jej różnymi przejściami fazowymi i zachowaniem pod ciśnieniem można opowiedzieć wiele ciekawego. Włącznie z tematyką astrofizyczną, kosmosem, o czym prawdopodobnie wszyscy lubią posłuchać. No, jeszcze węgiel zachowuje się dosyć ciekawie pod wysokim ciśnieniem. Dlatego wspomniałem o diamentach. Wszystko najciekawsze dla was. Dlatego woda. Była. Dalej już nie ma sensu mówić o jakiejś konkretnej substancji, ponieważ przy takich ciśnieniach wszystkie pierwiastki chemiczne zachowują się podobnie. I jeszcze jedno. Film nosi tytuł Nieoczywiste stany materii. Ja opowiedziałem w zasadzie tylko o ciekłym i stałym stanie. I o kilku fazach i odmianach materii. O lodach, metalach, a to są jak najbardziej oczywiste stany. Dlatego, aby treść odpowiadała tytułowi, będziemy kontynuować zwiększanie ciśnienia od razu o kilkadziesiąt milionów razy, do rzędu jota paskala. To jest 1 kwadrylion paskali. Gdzie takie ciśnienie? Zapytacie. Są, nawet dosyć powszechne. Na białych karłach. To jest jedna z możliwych ostatecznych faz ewolucji gwiazd. Prawie wszystkie gwiazdy w końcu przekształcą się w białe karły. W istocie to jest resztkowe jądro gwiazdy o masie Słońca, ale o objętości takiej jak Ziemia. Można się domyślić, że jeśli materia o masie Słońca jest skompresowana do rozmiaru Ziemi, to ciśnienie tam jest dzikie, zwłaszcza w jądrze. I tak właśnie jest. Przy takich ciśnieniach materia przechodzi w dość dziką fazę, zdegenerowaną materię. W rzeczywistości metaliczna woda, a nawet po prostu metale, to też częściowo zdegenerowana materia, ale konkretnie na białych karłach to przejawia się znacznie bardziej wyraźnie. W skrócie istnieją cząstki o spinie połówkowym, fermiony oraz o całkowitym spinie, bozony. Istnieje również taki zakaz Pauliego, który mówi, że dwa lub więcej fermionów o jednakowych liczbach kwantowych nie może znajdować się w tym samym układzie kwantowym. Na przykład w atomie na pierwszej powłoce elektronowej
w zasadzie w tym samym miejscu. Może być tylko dwa elektrony. Jeden o spinie w górę, drugi o spinie w dół. Dodanie tam kolejnego elektronu jest niemożliwe. On będzie przechodził w stan o wyższej energii. Jeśli ściskamy materię zawierającą elektrony, to zajmą one wszystkie możliwe stany kwantowe prawie we wszystkich możliwych punktach przestrzeni, które zajmuje materia, i będą przeszkadzać dalszemu ściskaniu. Bardzo silnie przeszkadzać. Tak zachowują się elektrony w białym karle, gdzie grawitacja jest nadzwyczaj silna i może ścisnąć materię jeszcze bardziej, ale elektrony temu przeszkadzają, dlatego się nie zmniejsza. W zasadzie powtórzyłem to, jak to zwykle jest wyjaśniane w źródłach popularno-naukowych, i tak naprawdę czuję, że to dość słabe wyjaśnienie pozostawia wiele pytań, dlatego spróbuję dodać własne wyjaśnienie. Myślę, że to pomoże niektórym zrozumieć istotę zdegenerowanej materii. Otóż, po pierwsze, nie należy postrzegać zakazu Pauliego jako jakiegoś opisu lub interpretacji zjawiska, bo to trochę sugeruje, że ten zakaz można jakoś obejść. Warto po prostu traktować to dosłownie. Fermiony, czyli elektrony, protony, neutrony, dosłownie nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego, jeśli mają te same liczby kwantowe, energię, spin itd. Tak jest zbudowany nasz świat. Tak działają prawa fizyczne. Wydaje się, że na pierwszą powłokę elektronową możemy wpakować w zasadzie dużo elektronów, a fizycy mówią, że tylko dwa. Jak to jest? Jeśli chcecie sobie to po prostu wyobrazić, to nie warto traktować elektron jako punkt, ale jako falę. Falę de Broglie, jak na tym obrazku, jak falę stojącą. Teraz już jasne, że elektron zajmuje jakąś przestrzeń. Możemy tam dodać jeszcze jeden elektron o tej samej energii, czyli taką samą falę, tylko jeśli różni się spinem. Możecie sobie to wyobrazić jako skręcanie fali w inną stronę. To nie do końca prawidłowe, ale ułatwia zrozumienie. I właśnie teraz nie możemy dodać tam więcej elektronów, bo będą miały jednakowe położenie, energię i spin. A to jest niemożliwe w przypadku fermionów, jakimi są elektrony. O czym mówi właśnie zakaz Pauliego. Jeśli jednak dodamy elektrony, to one zajmą inne obszary przestrzeni. W atomie odpowiada to przejściu na wyższą powłokę elektronową. W przypadku zdegenerowanej materii na białym karle, tam już nie ma atomów. Są tylko jądra atomowe, głównie węgla i tlenu, oraz elektrony niezwiązane z atomami. Dlatego wyobraźcie sobie, że tutaj przejście na wyższy poziom energetyczny oznacza szybsze drganie elektronu. Że ta fala oscyluje z większą częstotliwością. I znowu, to nie dzieje się tak, jak podpowiada logika. Tutaj energia, częstotliwość drgania wzrasta o konkretną wartość. Elektron, jak również inne cząstki, nie może mieć dowolnej energii, ale tylko wielokrotność pewnej wartości. Stałej Plancka. Innymi słowy, energia jest skwantowana. Zawsze. Dlatego mamy różne poziomy energetyczne. W normalnych warunkach elektron może skakać między tymi poziomami, ale kiedy skompresujemy materię tak, że elektrony zajmą wszystkie obszary przestrzeni w jakiejś objętości, zaczynają one zajmować wyższe poziomy energetyczne. W ten sposób w gęstym, bardzo gęstym gazie elektronowym wszystkie niższe poziomy energii okazują się zapełnione elektronami. Taki gaz nazywa się zdegenerowanym. W tym stanie elektrony wykazują zdegenerowane ciśnienie elektronowe, które przeciwdziała siłom ściskającym taką materię. To nie jest jakieś ciśnienie czy antyciśnienie w dosłownym sensie. Nie wynika z odpychania czy ruchu elektronów, ale z faktu, że elektrony po prostu nie mają już gdzie się ściskać. Zajęły wszystkie miejsca, nie mogą się zbliżyć jeszcze bardziej. W zasadzie jedyną rzeczą, którą mogą robić, jeśli kontynuować ściskanie, jest po prostu zwiększanie energii, a nie zbliżenie. I właśnie na białym karle straszna grawitacja.
mógłby się on dalej ściskać. Ale zdegenerowane ciśnienie elektronowe przeciwdziała grawitacji i ściskaniu, dlatego białe karły prawie się nie zmniejszają. Co się stanie, jeśli będziemy kontynuować jego ściskanie? Na przykład będziemy dodawać materię do białego karła, aby zwiększyć na nim grawitację i nacisk na zdegenerowane elektrony. Jak już powiedziałem, prawie się nie będzie ściskał, ponieważ elektrony zajęły już wszystkie możliwe miejsca w objętości białego karła, ale mogą zajmować coraz wyższe poziomy energetyczne. Kiedy masa białego karła przekracza 1,4 masy Słońca, dzieje się coś interesującego. Elektrony zajmują tak wysokie poziomy energetyczne, że bardziej energetycznie korzystne jest dla nich połączenie z protonami. To się nazywa wychwytem elektronu. Proton po wychwycie elektronu zamienia się w neutron i emituje neutrino. W rezultacie, przy ogromnym ciśnieniu i wysokich gęstościach materii, większość protonów przekształca się w neutrony. Odpowiednio większość elektronów łączy się z protonami, uwalniając miejsce. A neutrony, chociaż również są fermionami, ich też obowiązuje zakaz Pauliego, mogą być znacznie bliżej siebie, ponieważ mają mniejszą falę de Broglie. To oznacza, że mogą one zajmować mniejszą objętość przestrzeni, być bardziej gęsto upakowane niż elektrony. Dlatego pozostałość gwiazdy, w której elektrony połączyli się z protonami, może się jeszcze bardziej ścisnąć. Na przykład typowa taka pozostałość o masie 2 mas Słońca ma średnicę zaledwie 30 km. Tak, nazywa się to gwiazdą neutronową. Chociaż nie składa się ona całkowicie z neutronów, tam pozostaje pewna liczba protonów i elektronów. W zasadzie jest to całkowicie zdegenerowana materia. Dalszemu ściskaniu przeszkadza jakby opór elektronów, neutronów i protonów, które nie mogą zbliżyć się jeszcze bardziej ze względu na zakaz Pauliego. W naszym przypadku otrzymamy materię neutronową, ściskając wodę pod ciśnieniem do 100 kwintylionów paskali. Przy okazji powiem, że niedawno dodano nowe przedrostki C i teraz takie wartości nazywają się 100 kwetapaskal. Większych przedrostków jeszcze nawet nie wymyślono. Gęstość naszej wody, a dokładniej to, co po niej pozostało, przy takim ciśnieniu będzie naprawdę niewiarygodna. Jeśli skompresujemy 10 metrów sześciennych, 10 ton wody, stanie się ona niewidoczna, mikroskopijnie mała, mniejsza od milimetra sześciennego. Na tym etapie można powiedzieć, że dosłownie zmiażdżyliśmy wodę, ponieważ tutaj nawet jądra atomowe przestają istnieć, tworząc jedną dużą mieszankę neutronów i trochę protonów. Gratulacje! Może się wydawać, że nie ma sensu iść dalej, że zwiększając ciśnienie po prostu uzyskamy czarną dziurę. I w sumie tak, możemy uzyskać czarną dziurę, ściskając materię nie grawitacyjnie, jak w przypadku gwiazd, lecz ciśnieniem w laboratorium. Ale łatwo obliczyć, że nawet jeśli będziemy ściskać setki ton wody, uzyskamy mikroczarną dziurę o średnicy znacznie mniejszej niż średnica protonu. A z powodu promieniowania Hawkinga ona rozproszy się w mniej niż sekundę, emitując garstkę fotonów. To nie jest interesujące, ale możemy kontynuować ściskanie materii, nie tworząc czarnej dziury, w zasadzie do nieskończoności. Chociaż istnieje rozsądne ograniczenie. Można powiedzieć maksymalne ciśnienie, które ma sens fizyczny. I do tego dojdziemy. Otóż jeśli weźmiemy substancję o masie mniejszej niż masa Plancka, a to jest wystarczająco dużo, około 20 mikrogramów, możemy ściskać taką materię ile chcemy, nie tworząc czarnej dziury. Ponieważ masa Plancka to teoretycznie minimalna masa dla czarnej dziury. Dlatego kontynuujemy zwiększanie ciśnienia do kwintyliarda paskali i więcej.
Tutaj wchodzimy już w obszar hipotetyczny. Zwróćmy się do wykresu fazowego chromodynamiki kwantowej, opisującej materię w takim stanie. Co to wszystko oznacza? Protony i neutrony to nie są cząstki fundamentalne, ale, jak wiadomo, składają się z kwarków. W normalnych warunkach kwarki nie mogą istnieć w formie swobodnej, poza neutronami, protonami lub innymi hadronami. Ale przy ekstremalnych temperaturach, ciśnieniach, hadrony powinny rozpadać się na kwarki, z których się składają. W przypadku protonów i neutronów na kwarki dolne i górne, tworząc egzotyczny stan materii. Materię kwarkową, na przykład plazmę kwarkowo-gluonową. Gluony to cząstki nośniki oddziaływania silnego. Są podobne do fotonów, które są nośnikami oddziaływania elektromagnetycznego. Możliwe, że w jądrach gwiazd neutronowych pojawia się materia kwarkowa, ale na razie nie jest to udowodnione. Natomiast my, zwiększając ciśnienie powyżej kwintyliarda paskali, miażdżymy protony i neutrony, tworząc plazmę kwarkowo-gluonową, uzyskując jeszcze gęstszy stan materii niż w gwiazdach neutronowych. W miarę ochładzania oczekuje się, że materia kwarkowa będzie przechodzić przez kilka przejść fazowych, na przykład fazę kwark-jonową, która ma właściwości zarówno materii kwarkowej, jak i znanej nam materii barionowej. W niższych temperaturach, ale przy tak ekstremalnych ciśnieniach, może również wystąpić faza zwana nadprzewodnictwem kolorowym. Zwyczajne nadprzewodnictwo to stan materiału, w którym opór elektryczny całkowicie zanika. Tak więc kwarki, oprócz zwykłego ładunku elektrycznego, posiadają także ładunek kolorowy, który jest kolejną cechą cząstek, podobną do ładunku elektrycznego, jednak nie mającej nic wspólnego z kolorem w sensie wzrokowym. Jest to po prostu taka nazwa, coś jak ładunek elektryczny i po prostu ładunek. Ładunek elektryczny to cecha oddziaływania elektromagnetycznego. Analogicznie kolor to cecha oddziaływania silnego. Jest ono nieco bardziej złożone niż oddziaływanie elektryczne, ale ma też podobieństwa. Na przykład można je opisywać za pomocą linii siłowych. Podobnie jak istnieje prąd elektryczny wywołany oddziaływaniem elektromagnetycznym, prąd neutralny wywołany oddziaływaniem słabym, istnieje też prąd kolorowy wywołany oddziaływaniem silnym. Właśnie w przypadku nadprzewodnictwa kolorowego zanika opór kolorowy. Nie nagrzewa się materia kwarkowa itd. Myślę, że mniej więcej jest jasne, o co chodzi. Nie będę tu opowiadać całej teorii BCS, ale dla tych, którzy z nią są zaznajomieni, powiem, że analogicznie do klasycznych par Coopera elektronów, tutaj tworzą się pary Coopera kwarków. I tak, co zabawne, one również oddziałują za pomocą fononów. Jeśli w gwiazdach neutronowych występuje materia kwarkowa, to może znajdować się właśnie w tej fazie nadprzewodnictwa kolorowego. A także ta materia kwarkowa równolegle może być nadciekłą, czyli nie mieć lepkości, płynąć bez utraty energii kinetycznej. To dość egzotyczny stan materii. Ale podnosimy ciśnienie jeszcze bardziej i przekształcamy materię możliwie w najbardziej ekstremalny stan, jaki istnieje obecnie we wszechświecie. Materię elektrosłabą. Co to za bestie? Wyjaśnię na przykładzie gwiazd. Kolapsowi lub zapadaniu zwykłych gwiazd przeszkadza rozgrzany gaz i ciśnienie promieniowania z reakcji termojądrowych, które przeciwdziałają grawitacji, próbującej ścisnąć gwiazdę, aż póki ona nie zmieni się w czarną dziurę, gwiazdę neutronową itd. W białym karle dalszemu ściskaniu przeszkadza ciśnienie zdegenerowanych elektronów. Pamiętamy, tak? W gwiazdach neutronowych kolapsowi przeszkadzają zdegenerowane neutrony. W gwiazdach kwarkowych, jeśli istnieją, ściskaniu przeszkadza ciśnienie zdegenerowanych kwarków.
Fizycy przypuszczają, że jeszcze bardziej ściskając się tuż przed kolapsem w czarną dziurę, w niektórych gwiazdach rozpoczynają się reakcje elektrosłabe. Kwarki zaczynają się łączyć, tworząc neutrina. Neutrin staje się tak dużo, że mimo iż słabo oddziałują z materią, ale wywierają wystarczające ciśnienie, aby zatrzymać kolaps gwiazdy w czarną dziurę. Bardzo podobnie jak w przypadku zwykłej gwiazdy, w której ściskaniu przeszkadzają reakcje termojądrowe, rozgrzany gaz i promieniowanie. Ale tutaj gwiazda jest nawet mniejsza niż gwiazdy neutronowe i kwarkowe o tejże masie. Odpowiednio jest jeszcze bardziej gęsta. Taka gwiazda nazywa się elektrosłabą i może istnieć nie dłużej niż kilkadziesiąt milionów lat. Gdy jej paliwo częściowo się wyczerpie, jakaś część kwarków przekształci się w neutrina i reakcje elektrosłabe będą mniej intensywne, to już nie będzie mogła przeciwdziałać grawitacji i ulegnie kolapsowi w czarną dziurę. My natomiast, kontynuując ściskanie naszej materii kwarkowej o masie mniejszej od masy Plancka, również inicjujemy reakcje elektrosłabe, ale omijając powstanie czarnej dziury. To tak naprawdę nie jest jakiś stan materii, po prostu jeden z procesów zachodzących w określonych warunkach, podobnie jak reakcje termojądrowe przy podnoszeniu ciśnienia do 25 petapaskali. Ale tutaj syntezują się nie pierwiastki chemiczne, tylko neutrina. Wyobraźmy sobie, że neutrina nie mogą wydostać się spod naszej wszechmocnej prasy i kontynuujemy ściskanie materii. Tutaj wkraczamy już w niezbadany obszar wysokich energii, czysto hipotetyczny. Możliwe, że w takich warunkach mogą dać o sobie znać hipotetyczne cząstki supersymetryczne, jeśli teoria strun i niektóre inne poruszają się we właściwym kierunku. A być może okaże się nawet, że kwarki składają się z jeszcze mniejszych cząstek, preonów, a przestrzeń nie jest trójwymiarowa. To obszar mocno spekulatywny. Ale co tam? Zwiększmy ciśnienie do... no, nie do nieskończoności, bo traci to wszelki sens fizyczny, ale do granicy, gdzie ten sens fizyczny póki co jeszcze istnieje. Chodzi o ciśnieniu Plancka, nieporównywalnego z niczym, co było wcześniej. To jest 4,6 pomnożone przez 10 do potęgi 113 paskali. To liczba 46 i 112 zer w normalnym zapisie. To jest maksymalne ciśnienie mające sens fizyczny, ponieważ jest to ciśnienie, które działa na powierzchni kwadratu o boku równym długości Plancka, siłą równą sile Plancka. A siła Plancka to pęd Plancka podzielony przez czas Plancka. A czas Plancka to czas potrzebny fotonowi do przybycia długości Plancka. Czyli wychodząc z dzisiejszej wiedzy fizycznej, niemożliwe jest opisanie fizycznego procesu zachodzącego szybciej niż czas Plancka i na skalach mniejszych niż długość Plancka. Być może istnieją krótsze interwały czasu i długości, może tworzą one kontinuum, a może to rzeczywiście fizyczny limit, takie piksele oraz, powiedzmy, częstotliwość odświeżania procesów zachodzących we wszechświecie, podobnie do częstotliwości odświeżenia monitora. Tego nie wiemy. Ale nie sądzę, że ktoś powie, iż ciśnienie Plancka jest za niskie i trzeba iść dalej. Jednak nie opowiadam o ciśnieniu Plancka dla hihihaha, ale duża liczba. Do cholery zer. Otóż przy takich ciśnieniach i odpowiednio dużych gęstościach, znacznie wyższych niż gęstości gwiazd neutronowych, energie cząstek poprzez zasady nieznaczoności będą bardzo wysokie. Temperatura bez rozszerzenia nie będzie już się obniżać, tak jak wcześniej. I tutaj odbywa się coś naprawdę interesującego. Zamiast zwykłych przejść fazowych między stanami skupienia, te przejścia zaczynają obejmować nie materię, ale same oddziaływania fundamentalne. A mianowicie silne, słabe i elektromagnetyczne oddziaływania łączą się w jedno. Wiele modeli fizycznych zakłada takie zjednoczenie i powstanie jednej siły elektrojądrowej, w której te trzy podstawowe oddziaływania są nierozróżnialne.
Jak dotąd udało się odkryć tylko zjednoczenie oddziaływania elektromagnetycznego i słabego w jedyne oddziaływanie elektrosłabe, które powstaje przy energiach rzędu setek gigaelektronowoltów. A w przypadku ściskania materii ciśnieniem Plancka na pewno się pojawi. W zasadzie gwiazda elektrosłaba to przejaw połączenia tych dwóch oddziaływań w jedno. Teoretyczne modele, które próbują opisać zjednoczenie oddziaływania elektrosłabego oraz silnego, nazywane są teoriami wielkiej unifikacji. Jest to jeden z najważniejszych kierunków fizyki teoretycznej. Jeśli uda się je połączyć również z grawitacją, otrzymamy teorię wszystkiego, święty graal fizyki. Astrofizycy uważają, że wszechświat powstał z stanu, w którym wszystkie siły były zjednoczone w jedną. Jaką była ta siła, jaki był wszechświat z nią, to naprawdę nieoczywisty stan. No tyle nieoczywisty, że być może nigdy się o tym nie dowiemy.